teleportacja idzie mi coraz lepiej. Gdzie ja jestem? O, lasek na kole! Dobra, wchodzimy. Liczę na wyjątkowe obserwacje w terenie. Wyjątkowe obserwacje? To może być trudne wyzwanie. Sami zobaczcie. Lasek na kole okrążony jest miastem. Z jednej strony graniczy z osiedlami, z domami, z drugiej i z trzeciej strony ruchliwymi drogami, a z czwartej strony z parkiem miejskim i atrakcjami dla rowerzystów. Mało tego, przez środek lasku przebiega linia kolejowa i co chwilę przejeżdżają pociągi. Czy odkrywcza wyprawa w lesie tak osaczonym przez nowoczesne miasto może się udać? Mam spore wątpliwości. Głosie prowadzący, czy ty mnie słyszysz? Tak, słyszę. Proszę cię, nie wątp w powodzenie tej leśnej misji. Jeszcze nie wiesz, po co tu przybyłam. Dobrze, przepraszam, już się nie odzywam. Słuchajcie, dziś pokażę wam leśne miasto pełne dzikich stworzeń. Aby go zobaczyć, wcale nie potrzebujemy wielkiego lasu. Wystarczy ten lasek na kole. Do naszych obserwacji nie potrzebujemy lornetki, ponieważ nie będziemy dziś podglądać dużych zwierząt. Za to przyda nam się lupa. Będziemy tropić owady. O, jakieś tory, ale nie są już użytkowane, więc mogę się wzdłuż nich przejść. Może coś ciekawego odkryję. Tutaj obok jeżdżą pociągi, więc jak będziecie w lesie, to uważajcie. Zobaczcie, ktoś tam jest. Ciekawe, co on tam robi. Macha jakimś dziwnym przyrządem. Łowi ryby? Przecież tu nie ma żadnego stawu. Sprawdźmy to. Dzień dobry, co pan tu robi? Dzień dobry, przyszedłem szukać owadów. To świetnie się składa, bo ja też jestem na tropie owadów. Czy może pan coś więcej o tym opowiedzieć? Jasne. Najpierw opowiem wam o miejscu, które wybrałem. Widzimy tutaj przymiotno białe, pokrzywę, ostrzeń i cykorię podróżnik. To kwiaty i rośliny, które dla owadów stanowią prawdziwą restaurację. Jako entomolog, czyli osoba, która na co dzień zajmuje się owadami, zawsze wybieram takie miejsce, w których mogę znaleźć konkretne owady. Tutaj mamy piękną kępę kwiatów, na które bardzo często przylatują motyle. Natomiast na ostrzeniu czy na pokrzywie żerują ich larwy. Gdybym poszedł do lasu, znalazłbym zupełnie inne owady. Tak się składa, że wcześniej byłem w lesie i złapałem kilka ciekawych stworzeń. Tu pokażę wam dobrze znanego kowala bezskrzydłego, który nazywany jest tramwajem. Ta nazwa wiąże się z tym, że chodzą te owady jeden za drugim. Kowal bezskrzydły jest roślinożercą i występuje w naszych lasach i parkach od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wypuszczamy go. Tak. Tego też możecie kojarzyć, to prosionek, zwany też stonogą, który odżywia się grzybami. Tutaj mamy chrząszcza, który nazywa się zaciemka czarna. Może występować w dwóch odmianach barwnych, jako czarny chrząszcz i taki brązowy. Wbrew pozorom, ten niepozorny chrząszcz to prawdziwy drapieżnik. Odżywia się ślimakami, do których muszli potrafi wpełznąć. O, ja wiem, jak się nazywa ten owad. To wij leśny, wielki drapieżnik polujący na wszystko, co się porusza. Musicie wiedzieć, że wije leśne są jadowite i ich ukąszenie jest podobne do poparzenia się pokrzywą. Także uważajcie. Nie zawsze trzeba wziąć coś do ręki, żeby to obejrzeć. Teraz wypuszczam je. Widzieliście, co zrobiłem. Owady wróciły do natury. Zawsze po obserwacjach. I gdy zobaczycie w książce, co to za owad, wypuśćcie je. Na koniec opowieści o owadach leśnych pokażę wam przybysza z Ameryki Północnej. To pluskwiak, który nazywa się wtyk amerykański. Jest drapieżnikiem i żyje na tujach, które rosną pewnie w waszych ogródkach. Na chwilę wróćmy jeszcze do świata kwiatów i zarośli. Przede mną rośnie pokrzywa.
Wydawałoby się niepozorne kwiaty, parzące liście, a jednak jest przysmakiem pięknego motyla, który nazywa się rusałka pawik. Jego czarne larwy ze sterczącymi kolcami zajadają się tymi parzącymi liśćmi. Gąsienica zamienia się w poczwarkę. Z poczwarki wychodzi motyl, którego możecie spotkać na kwiatach. Te motyle latają w pojedynkę, ale możecie spotkać ich grupy. Niemniej jednak występują takie motyle, których spotkać możecie całe chmary. To motyle z rodziny wąsikowate. Ich samce w maju i czerwcu w przestworzach wykonują prawdziwy balet. Sami zobaczcie. Jak się w nich nie zakochać? Ale również fascynujące są motyle nocne, bo wyobraźcie sobie, że wśród motyli w Polsce większość gatunków to właśnie nocne marki. Jednym z takich fajnych motyli jest zawisak gładysz, którego gąsienica wygląda niesamowicie. Poza tym są bardzo fajne motyle, które nazywamy miernikowcami. A bierze się to stąd, że bardzo ciekawie chodzą, składając się jakby w pół. Gąsienice niektórych motyli nocnych potrafią tańczyć na linie jak akrobaci w cyrku. Spacery po lesie to nie tylko duże zwierzęta. W lesie czeka na Was fascynujący świat owadów, który zaprasza do przygody. Dziękuję za wszystkie opowieści. Życzę powodzenia. Ja również życzę powodzenia. Do widzenia. Do widzenia. Halo, halo, głosie prowadzący, jesteś tu? Tak, jestem, zajadam się popcornem i oglądam wszystko ze zapartym tchem. Głosie prowadzący, czy już się przekonałeś, że nawet w otoczonym przez miasto lesie można przeżyć niezwykłą przygodę? Tak, widzę, leśne safari w świecie owadów to super pomysł. Cieszę się. Teraz kończ już to jedzenie i zaproś dzieci na podjęcie wyzwań. Tak jest. A ja wracam na zajęcia z dziećmi. Orety, zaczynam za chwilę. Czas na teleportację. Trzymajcie się! Czas na Was. Przybywajcie do lasku na kole i podejmijcie trzy wyzwania. Wyzwanie pierwsze. Podczas wyprawy zwróćcie uwagę na fascynujący świat owadów. Niczym entomolog użyjcie siatki do łapania i zabierzcie ze sobą pojemniki lub słoiki. Z uwagą spoglądajcie na drzewa, zaglądajcie pod gałęzie lub kamienie i tropcie mieszkańców leśnego miasta. Niektórych owadów nie dotykajcie. Mogą szykować się do zimowego snu lub być naprawdę niebezpieczne, jak ta osa schowana pod korą. Wszystkie swoje odkrycia zapiszcie w leśnej księdze życia. Wyzwanie drugie. Jeżeli zobaczycie na drodze chrząszcza lub innego obywatela leśnego miasta, nie zabijajcie go. Za pomocą listka lub patyka przenieście go ze szlaku na pobocze, aby nie został rozjechany przez rowerzystów, zdeptany przez pieszych lub przez biegaczy. Zatroszczmy się razem o bioróżnorodność warszawskich lasów. Wyzwanie trzecie. Obserwacji owadów nie ograniczajcie tylko do wypraw do lasu. Rozejrzyjcie się po okolicy. Tropcie je wszędzie, nawet w pobliskich zaroślach lub w przydomowym ogrodzie. Wszędzie tam spotkacie wyjątkowych mieszkańców mikroświata. Róbcie im zdjęcia i wzbogacajcie swoją leśną księgę życia. Do zobaczenia w Lasku na Kole i w innych lasach miejskich Warszawa. Pa, pa! Leśne safari trwa!